wykazali się niezwykłą odwagą w czasach, gdy za to, co robili, groziła śmierć. Pamiętamy o nich zwłaszcza dziś w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. O tym już za moment. Dobry wieczór, Paulina Drażba. Zapraszam na Polonię 24. Oto co dziś w programie. Będzie rekompensata dla Polski za sprzęt wojskowy wysłany na Ukrainę. Będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować bardzo nowoczesną broń, ale także amunicję. Reforma oświatowa na Łotwie, co oznacza dla polskich szkół. To będzie wyzwanie dla nas, żeby szkoła polska została szkołą polską. W czasie wojny dzieła wywieziono z Gdańska. Cenne grafiki wracają do Muzeum Narodowego. Każda praca ze zbiorówka Bruna dla naszego zespołu jest bezcenna. Byli gotowi oddać własne życie, by uratować tych, na których niemiecki okupant wydał wyrok śmierci. To Polacy, którzy ratowali Żydów. Dziś w Narodowym Dniu ich Pamięci oddano hołd bohaterom w różnych zakątkach kraju. Konrad Reluga. W imię człowieczeństwa Józef Ulm, jego ciężarna żona Wiktoria i szóstka ich dzieci zapłacili najwyższą cenę. Wszyscy zostali zastrzeleni przez niemieckich żandarmów za to, że nieśli pomoc żydowskiej rodzinie Goldmanów. Rodzina Ulmów we wrześniu zostanie beatyfikowana. Za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali tysiące Polaków. Dziś w Markowej odsłonięto kolejne tablice z nazwiskami bohaterów. Dla mnie on jest bohaterem. Nie? Tych, nie wiem, czy ktoś by się odważył. Nie? Wiadomo, jaka była kara za przechowanie Żydów. Dziadkowie przechowali dwóch Żydów. To był taki odruch serca. Wcale nie uważali tego za bohaterstwo. Przypomina o nich wystawa Zawołani po imieniu w Instytucie Pileckiego. Ten nasz projekt to jest takie zobowiązanie wobec tamtych ofiar, ale także wobec ich rodzin i społeczności lokalnych, żeby przywracać pamięć. Wśród wyjątkowych eksponatów znalazł się medal Sprawiedliwy wśród Narodów, przekazany przez Krystynę Rudnicką, której dziadkowie, ratując życie innych, stracili własne. Żeby był świadectwem bohaterstwa Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej, a jednocześnie, żeby był też ostrzeżeniem dla młodego pokolenia. Do tej pory Instytut Yad Vashem przyznał Polakom około 7 tysięcy medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Do tematu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie wojny i uroczystości w Markowej wrócimy pod koniec programu. Gościem Polonii 24 będzie pan Artur Dobrucki z Muzeum imienia Rodziny Ulmów. Około 300 milionów euro jeszcze przed świętami wielkanocnymi otrzyma Polska jako rekompensatę za sprzęt wojskowy przekazany siłom zbrojnym Ukrainy. Polska ma być jednocześnie największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, o czym mówił w Brukseli po zakończeniu unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki. Więcej Dariusz Begiej. Europejski Instrument na Rzecz Pokoju to fundusz, który ma pomagać Unii Europejskiej w zapobieganiu konfliktom i budowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa. W kolejnych miesiącach do polskiego budżetu ma trafić jeszcze 600 milionów euro. W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy na Ukrainę, będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować bardzo nowoczesną broń, ale także amunicję. Z inicjatywy Polski Komisja Europejska uruchamia program, który ma pomóc Ukrainie w odnalezieniu i sprowadzeniu do kraju dzieci przymusowo wywiezionych w głąb Rosji. Wiadomo o co najmniej 16 tysiącach takich przypadków. Chcemy wywierać presję, aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu ustalenia miejsca pobytu tych dzieci. Dotyczy to również dzieci, które zostały adoptowane lub przekazane rosyjskim rodzinom zastępczym. Wśród tematów omawianych przez uczestników szczytu w Brukseli był kolejny pakiet sankcji na Rosję i kraje wspierające ją w wojnie. O ich zaostrzenie apelował powracający pociągiem z terenów przyfrontowych prezydent Zełenski. Jeśli Europa będzie się wahać, zło może mieć czas na przegrupowanie się i przygotowanie na lata wojny. Jest w waszej mocy, aby temu zapobiec. Dla wspólnego bezpieczeństwa.
Dariusz Begiej, Polonia 24. Co najmniej 9 osób zginęło w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Lotnicze bomby kierowane i drony kamikadze uderzyły m.in. w obwód sumski i doniecki. W mieście Konstantynówka, położonym niespełna 30 km na zachód od oblężonego Bachmutu, pocisk trafił w tak zwany punkt niezłomności. To było miejsce, w którym Ukraińcy mogli doładować swoje telefony, zjeść ciepły posiłek i ogrzać się. Z Gruzów uratowaliśmy dwóch mężczyzn, niestety trzy kobiety zmarły. Liczba ofiar wzrosła jednak do 5. Rosjanie nie oszczędzili też szpitala w Chersoniu. Pocisk przebił ścianę na wysokości 3. piętra, uszkodził kotłownię i instalację gazową. Teraz znowu to wszystko posprzątamy, załatamy okna, zrobimy jakieś uszczelnienie. Trzeba ratować ludzi. W całym obwodzie Rosjanie doszczętnie zniszczyli już 26 szpitali, a prawie 100 zostało ostrzelanych i poważnie uszkodzonych, nawet po kilka razy. Problemem są nadal niskie temperatury. Ten blok w Charkowie nie jest ogrzewany od początku wojny. Lokator jednego z tylko 3 zajętych mieszkań śpi w prowizorycznym namiocie. W środku jest śpiwór, poduszki i koc. Śpimy razem z psem, wzajemnie się ogrzewając. W Charkowie uszkodzonych jest ponad 5 tysięcy budynków. Andrii swoją rodzinę ewakuował w bezpieczniejsze miejsce, ale sam pozostał i czeka na koniec wojny. Orichiv w obwodzie zaporowskim opuścili wszyscy mieszkańcy. To miasto widmo. Dziś wieczorem w mediach społecznościowych minister Michał Dworczyk poinformował o śmierci kolejnego Polaka walczącego na Ukrainie. Zaś we Francji prawdziwie dantejskie sceny na ulicach w wielu miast. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we wczorajszych protestach przeciwko reformie emerytalnej wzięło udział 1 000 000 osób. Zdaniem związkowców było ich 3-krotnie więcej, a w samym Paryżu nawet 800 tysięcy. Aresztowano ponad 400 osób. Francuzi nie godzą się na forsowaną przez prezydenta Macrona reformę zakładającą podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Ustawa wejdzie w życie do końca roku. We wczorajszych zamieszkach rannych zostało ponad 400 policjantów. Paraliż dotknął komunikację, firmy energetyczne i szkoły. Wizytę we Francji odwołał także król Karol III. Oglądają Państwo Polonię 24. Wśród tematów jeszcze między innymi polskie powstanie przeciw Rosji i Prusom. Insurekcja kościuszkowska była o tyle istotna, że pokazywała dążenia, wolę walki ze strony narodu polskiego do utrzymania swojej suwerenności. Jedyna taka w roku. Polska noc w Waszyngtonie. Będziemy chcieli pokazać najlepszych sportowców z naszego kraju, żeby te nazwiska utknęły w pamięci wielu Amerykanów. Czy reforma oświaty na Łotwie może być zagrożeniem dla polskiej mniejszości narodowej? Od przyszłego roku lekcje będą mogły być prowadzone tylko w języku łotewskim, także w polskich szkołach. Polacy mieszkający na Łotwie nie zgadzają się na takie ograniczenia i szukają innych rozwiązań. Jakich? O tym Izabela Muczyńska. Od przyszłego roku lekcje w szkołach na Łotwie wyłącznie w języku łotewskim, poza zajęciami dodatkowymi. To nowa reforma oświaty, której obawiają się mieszkający na Łotwie Polacy. To będzie wyzwanie dla nas, żeby szkoła polska została szkołą polską, czyli zachować tą tradycję i kulturę. Bo według nowej reformy lekcje w językach mniejszości narodowych mają być prowadzone w ramach zajęć dodatkowych, ale polskie szkoły nie godzą się na takie ograniczenia i szukają innych rozwiązań. Jest umowa między Polską a Łotwą, oficjalna umowa nie między ministerstwami, tylko państwowa umowa. To myśmy staramy, żeby godziny języka polskiego w tej liczbie jak teraz zostałyby w tym systemie oficjalnych godzin. W umowie strona łotewska zobowiązała się m.in. popierać nauczanie języka polskiego. Oczywiście ta reforma nas martwi, że nauczanie tego języka polskiego będzie trochę ograniczone,
ale miejmy nadzieję, że się uda. Na Łotwie działają 4 polskie szkoły. W Rydze, Rzeszycy, Dyneburgu i Krasławiu. Jest też szkółka niedzielna w Jekapils i polskie przedszkole. Łącznie jest tam zapisanych ponad 1300 osób. Izabela Muczyńska, Polonia 24. 229 lat temu rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska. Polskie Powstanie Narodowe było zrywem ratującym państwo. Pomimo mobilizacji społeczeństwa insurekcja upadła, ale stała się symbolem dla kolejnych pokoleń, które chciały odrodzić Rzeczpospolitą. Stanisław Apriłaszwili. 24 marca 1794 roku na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając tym samym insurekcję. Cel był jeden – zatrzymać rozbiory Polski. Pokazywała dążenia, wolę walki ze strony narodu polskiego do utrzymania swojej suwerenności, do utrzymania Rzeczypospolitej. Powstanie trwało 7 miesięcy. Mimo początkowych sukcesów, m.in. bitwy pod Racławicami, przewaga wojsk zaborców nie pozostawiała szans na wygraną. Insurekcja upadła, a to w efekcie przyspieszyło trzeci rozbiór Polski. Legenda Tadeusza Kościuszki właściwie ratowała Polaków, dawała im wiarę i siłę w okresie zaborów, ale również była takim motorem napędowym w okresie odradzania się Rzeczypospolitej. W całym kraju wspominano rocznicę zrywu. Selfie z Tadeuszem Kościuszką, tak świętowano w szkole podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Uczniowie bardzo chętnie, z przymrużeniem oka do tego podeszli, bardzo chętnie robili sobie zdjęcia. Mimo klęski insurekcji kościuszkowskiej, Polacy nie zrezygnowali z dalszej walki o wolność. Stanisław Apriłaszwili, Polonia 24. Kolejne dzieła sztuki wracają do Polski. Tym razem są to grafiki, które były podstawą budowania kolekcji Gdańskiego Muzeum Miejskiego. Jego tradycję po II wojnie światowej kontynuuje Muzeum Narodowe w Gdańsku. O szczegółach Patrycja Hacia. 26 grafik z kolekcji gdańskiego kupca Jakoba Kabruna wraca do domu. Dzieła to tylko część spośród tysięcy obrazów, rysunków i rycin, które stanowiły trzon zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Kabruna dla naszego muzeum jest czymś w rodzaju DNA. To jest właściwie zaczątek całej instytucji. Dlatego właściwie każda praca ze zbiorów Kabruna dla naszego zespołu jest bezcenna. Obiekty zostały zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Po wielu latach trafiły w prywatne ręce. Ich pochodzenie odkrył historyk sztuki Sylwester Rudnik. Poinformował o tym posiadacza dzieł Piotra Molendę, a ten postanowił je zwrócić. Obywatelska postawa ludzi, którzy funkcjonują na rynku dzieł sztuki, takich postaw potrzebujemy jak najwięcej, bo dzięki temu w ciągu kilku tygodni w zasadzie cały proces się dokonał. Po wojnie do Muzeum Narodowego w Gdańsku powróciło około 1500 dzieł. Grafiki niebawem wzbogacą jego zasoby. Patrycja Hacia, Polonia 24. W sercu Ameryki, obok siedziby prezydenta, w Muzeum Ofiar Komunizmu dyskutowano o upadku tego zbrodniczego systemu i o tym, jaki wpływ mieli na to Jan Paweł II, Stefan Wyszyński i Ronald Reagan. Rozmawiano również o wolności słowa i ludzkiej godności w cyfrowym świecie. To rycerze wolności, którzy stanowczo sprzeciwiali się komunizmowi. Każdy z nich miał istotny wpływ na obalenie komunizmu w Polsce i rozpad Związku Radzieckiego. Doszli do wniosku, że komunizm jest imperium zła. Reagan uznał, że chce wygrać zimną wojnę i udało się to zrobić dzięki wsparciu Jana Pawła II. We współczesnym świecie nie brakuje tych, którzy chcieliby powrotu do zimnowojennej rywalizacji. W tle tej konferencji też było to, jakie nauki stąd płyną dla nas dzisiaj, w związku z tym, że te zagrożenia się pojawiły i to bardzo poważnie. Podczas dorocznej konferencji studiów polskich przypomniano o książce Papież i prezydent autorstwa Paula Kengora. Porusza temat niezwykłej więzi między Janem Pawłem II a Ronaldem Reaganem. Ronald Reagan oglądał pielgrzymkę papieża do Polski w 1979 roku. Zobaczył tysiące ludzi na ulicach i stwierdził: papież jest teraz dla nas kluczowy. Z jednej strony był papież jako duchowy przywódca obalenia komunizmu, natomiast z drugiej strony był Ronald Reagan stojący u sterów Ameryki i stwarzający sprzyjające warunki geopolityczne. Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie zostało otwarte w ubiegłym roku. Upamiętnia ponad 100 milionów ofiar tego zbrodniczego systemu.
1939 Oblężenie Warszawy w reżyserii Eugeniusza Starski to emocjonujący i zarazem wstrząsający zapis niemieckiego barbarzyństwa, o którym świat dowiedział się za sprawą Juliana Bryana. Film przybliża postać amerykańskiego filmowca, który z narażeniem życia dokumentował obronę polskiej stolicy we wrześniu 1939 roku. Produkcja Eugeniusza Starki wyróżniona została m.in. przez jury 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Dziś film obejrzała warszawska publiczność w Domu Kultury Kadr. O stratach, jakie przyniosła Polakom niemiecka okupacja, uczestnicy spotkania rozmawiali z reżyserem filmu. Po raz 17 Polacy i Węgrzy obchodzili Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W Budapeszcie świętowanie wciąż trwa, w wielu ośrodkach polonijnych i klubach przyjaźni. Symbolem tej wieloletniej relacji ma być m.in. odsłonięta muzyczna ławka grająca utwory Chopina i Liszta. Ławka muzyczna to kolejny symbol polsko-węgierskiej przyjaźni. Stanęła w Budapeszcie z inicjatywy Instytutu Polskiego. Można tu wysłuchać utworów kompozytorów z Polski i Węgier. Wspaniały dar serca w postaci ławeczki grającej utwory Fryderyka Chopina i Ferenca Lista w tak innowacyjnej formie, która na pewno skłoni także młode pokolenie, żeby zapoznało się z naszą kulturą i kontynuowało przyjaźń polsko-węgierską. Obecni na uroczystości w parlamencie i tu przy odsłonięciu ławki muzycznej dali świadectwo przyjaźni, która nas zobowiązuje. Daje nam to wiarę, że przyjaźń przetrwa następne 1000 lat. Jako pierwsi z polsko-węgierskiej muzycznej ławeczki skorzystali Japończycy, którym bliskie są utwory tych kompozytorów. Dla mnie i mojej rodziny jest ogromną niespodzianką, że tu możemy słuchać muzyki Liszta i Chopina. W Japonii bardzo cenimy Chopina, wszyscy znają jego utwory. Utwory Chopina podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wybrzmiały także podczas uroczystego spotkania w węgierskim parlamencie. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele m.in. polskiego parlamentu, organizacji polonijnych i polskich szkół. Pasja, Golgota trzeciego tysiąclecia to niezwykle przejmujące wydarzenie w poetycko-muzycznej oprawie. Uczestniczyli w nim już Polacy mieszkający w Berlinie, Brukseli czy Paryżu. Teraz czas na Rzym. Ten koncert porusza najczulsze struny. Łączy w sobie literaturę, sztukę i muzykę, oparte na artystycznej wizji współczesnej Drogi Krzyżowej. Towarzyszą mu obrazy wybitnego polskiego malarza Jerzego Dudygracza i wierszy Ewy Piaseckiej-Sikory, Polki, która od prawie 30 lat mieszka w Niemczech. My natomiast zapraszamy Państwa do Rzymu. Koncert Pasja Golgota trzeciego tysiąclecia już jutro w kościele świętego Stanisława Męczennika o godzinie 19.15. Przenosimy się ponownie za ocean. Już tej nocy rusza 9. edycja Nocy Polskiego Dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym roku wydarzenie promujące nasz kraj, zapoczątkowane przez Marcina Gortata, odbędzie się podczas meczu ligi NBA między Washington Wizards i San Antonio Spurs. Choć bez kontuzjowanego Jeremiego Sochana, to z Marcinem Gortatem czeka nas dziś Polska Noc w NBA. Będziemy chcieli pokazać najlepszych sportowców z naszego kraju, żeby te nazwiska utknęły w pamięci wielu Amerykanów. Będziemy chcieli, zaprezentowaliśmy polskie jedzenie do zawodników Washington Wizards. Na trybunach nie zabraknie biało-czerwonych symboli. Podczas wydarzenia promującego polską kulturę, historię i obyczaje do zgromadzonych w hali zwróci się polski prezydent. Życzę sukcesów panu Jeremiemu Sochanowi, który z klasą godną poprzednika reprezentuje Polskę w NBA. W imieniu Polaków w kraju dziękuję państwu za to wspaniałe święto polskości za oceanem. Amerykanie będą mogli też zobaczyć zdjęcia pokazujące ogrom wsparcia, które nasi rodacy przekazali Ukraińcom od pierwszych dni wojny. Wspina się od 35 lat. W najwyższych górach świata, Himalajach i Karakorum był dwukrotnie. Ale dopiero teraz postanowił wyruszyć w swoją pierwszą samotną podróż i zdobyć jeden z 8000-ników. Oto relacja z jego podróży. Manaslu oznacza Górę Ducha. Ten ósmy pod względem wysokości szczyt ziemi zapragnął zdobyć Jarosław Zdanowicz podczas samotnej wyprawy.
To była niesamowita, dobra lekcja i sprawiło mi wielką, wielką satysfakcję z tego, że po prostu w ogóle się odważyłem na taką wyprawę, że sam sobie poradziłem, potrafiłem zakładać obozy, doszedłem do 6400 metrów. Chociaż himalaista nie zdobył szczytu, udowodnił, że warto przekraczać swoje granice, inspirując innych do spełniania marzeń. Wykraczają poza zwykłą podróż. One niosą jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego. Uczą ogromnej pokory, dbałości o przygotowania się do wyjazdu, ale także czerpania niezwykłej przyjemności z pokonywania samego siebie. Można zainspirować się nie tylko do podróży, ale i do życia w różnych jego aspektach. Jarosław Zdanowicz planuje już kolejną wyprawę po marzenia. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest pan Artur Dobrucki z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie Arturze, w całej Polsce uczono dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, jednak Markowa to miejsce szczególne. Jak ten dzień wyglądał u państwa? Och, ten dzień był bardzo bogaty. Wydarzenia, one miały różnoraki charakter, a więc mieliśmy przede wszystkim tę prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy z małżonką. Mnóstwo przyjechało też szanownych gości, którzy uczestniczyli w odsłonięciu 5 tabliczek, które honorowały sprawiedliwych, nie tylko tych, których określa się jako sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli uczczonych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, ale i tych, którzy z różnych powodów nie zostali uznani przez Yad Vashem, ale my uważamy, w szczególności mieszkańcy Podkarpacia, bo to na nich kierujemy swoją uwagę, że zgromadzone dokumenty, zeznania świadków są wystarczające, żeby uhonorować ich takimi właśnie tabliczkami na ścianie pamięci przy naszym muzeum. Podejrzewam zatem, że dzisiaj usłyszał pan wiele poruszających historii. Tak. Przed odsłonięciem, przed potomków owych sprawiedliwych każdej z tabliczek były odczytywane życiorysy i opisywane te sytuacje, kiedy te rodziny Polacy ratowali, rodziny żydowskie. Rzeczywiście były tam podane wstrząsające fakty, wydarzenia, które oby się już nie powtórzyły. Markowa to Józef i Wiktoria Ulmowie, czyli mieszkańcy właśnie tej 4,5-tysięcznej wsi w przedwojennym województwie lwowskim, a w dzisiejszym województwie podkarpackim. Ich dom znajdował się nieopodal muzeum, prawda? Państwa muzeum. Tak, ich dom rzeczywiście był nieopodal, nie zachował się, ale w budynku naszego muzeum stoi na środku sali ekspozycyjnej replika domu Ulmów. To nie był duży budynek, miał wymiary 5 metrów na 8 i w tym mieściła się izba, w której mieszkało 8 członków rodziny Ulmów. Było też miejsce na warsztat stolarski Józefa Ulmy, a na poddaszu nad tym domem ukrywała się rodzina Goldmanów. Ukrywało się 8 osób narodowości żydowskiej. Od momentu otwarcia Muzeum imienia Ulmów minęło 7 lat. Proszę mi powiedzieć, jaką to muzeum pełni rolę? Dlaczego tak naprawdę właśnie tak ważna jest pamięć o Polakach ratujących Żydów? Jest ważna z wielu powodów. Być może szczególnym jest ten, że do tej pory szczególnie zwracało się uwagę na ten element związany z Holokaustem, jakim była tragedia oczywiście tej części społeczeństwa polskiego, którą stanowił naród żydowski, ale ta trauma była uwzględniana jedynie w stosunku do ludności żydowskiej. Nasze muzeum przypomina nie tylko ofiarę, taką właśnie, jaką złożyła rodzina Ulmów, nie tylko przypomina ten fakt, że wśród 20 około 7 tysięcy sprawiedliwych, ponad 7100 stanowią sprawiedliwi z Polski.
ale także zwracamy uwagę na to, że owa trauma, o której mówiłem, dotykała nie tylko ukrywających się, i tu, panie Arturze, musimy postawić kropkę, ale na pewno jeszcze do rozmów wrócimy, ponieważ jak na pewno państwo wiedzą, w tym roku papież Franciszek postanowił, że beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się 10 września. To już wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. Polonie 24 kończymy informacją, że Polska przegrała z Czechami 3-1. 3-1, mamy jeszcze szansę w piłkarskich mistrzostwach Europy. Dobranoc, wracamy w poniedziałek o stałej porze. Paulina Drażba.